Żyjemy w czasach, gdzie są reklamy telewizyjne, internetowe. Wszyscy nam mówią, że możemy jeść wszystko, będziemy wyglądać pięknie, reklamują to piękni ludzie, szczęśliwi ludzie, którzy piją Coca-Colę, zagryzają Snickers czy czymś tam w czasie przerwy na lunchu i są aktywni, wysportowani i bardzo szczęśliwi. Chcemy też tak, my też tak chcemy. No jak oni potrafią, czemu ja nie? Ja też tak mogę. No nie do końca, to tak nie jest, to jest reklama, to jest siła reklamy. I również żyjemy w czasach, gdzie jedzenie jest sterowane, transportowane po całym świecie. My wszyscy wiemy, co mogło nam się bardzo podobać, jak przyjechaliśmy pierwszy raz, że w Ameryce mamy tutaj w Chicago dostępne są owoce i warzywa, czy to są czereśnie, czy wiśnie, czy przez cały rok. Tylko jakie te warzywa mają wartości? One są przywożone z całego świata. Żeby przewieźć czereśnie na Boże Narodzenie z Ameryki Południowej do Chicago, po pierwsze, trzeba je zebrać przed pikiem, kiedy są naturalnie dojrzałe na słońcu, czyli one gdzieś dojrzewają w jakimś kontenerze. One muszą odbyć długą podróż, więc trzeba je jakoś do tego przygotować. Najlepiej je czymś posprejować, czy dać jakąś powierzchnię. A jeszcze w trakcie, żeby przypadkiem się nic nie zepsuło, żeby pleśń nie siała na inne, to my je napromieniujemy w trakcie. A w ostatnim momencie, jak już będą w Chicago, żeby wyglądały czerwone, wpuścimy taki specjalny kwas, który przyspiesza rozwinięcie się koloru i w ten sposób mamy piękne czerwone czereśnie w grudniu na półkach. Tylko my to wszystko jemy w efekcie i to wszystko jest w naszych żołądkach i w naszych jelitach. Więc zastanówmy się, jakie my to jedzenie jemy. Czasami zadajmy sobie pytanie, czy to jest naturalne, czy ja to mam jeść o tej porze, czy to ma jakikolwiek sens. W tej chwili już wiemy, że ludzie powinni jeść tak, jak się wychowali, jaki to mieli mikrobion już od początku, bo i mniej więcej sezonowe jedzenie. Nie jedzmy niesezonowego jedzenia, bo tak jak nasz organizm jest fantastycznie zbudowany, tak samo fantastycznie jest zbudowana natura. W momencie, gdy owoc czy warzywo jest gotowe do zebrania, ono ma to tak zwany peak nutrition, czyli ma maksymalnie dużo substancji odżywczych. Jeżeli jest fantastycznie było jeść to wszystko bardzo świeże, my nie wiemy, jak świeże są produkty w sklepach i nie będziemy tego wiedzieć. Co dla mnie kilka lat temu było horrorem, jak się dowiedziałam, gdy jeden z moich pacjentów, kilka dobrych lat temu, który przyszedł do mnie i mi opowiedział o tym, jak wyglądała sprzedaż jabłek w Stanach. On jeździł do tych wielkich chłodni, gdzie są przechowywane jabłka, bo nie może braknąć, prawda, jabłek na półkach. I on mówi, że to jest po prostu crop rotation, ale nie w takim sensie, jak my rozumiemy, że dawni rolnicy uprawiali różne zboża czy produkty na różnych polach, tylko to jest przywozi się do chłodni najświeższe owoce i one idą na półkę, na zastarowania. I wtedy te starsze idą do sklepów. Także my jemy ciągle stare warzywa i owoce. No może warzywa mniej, ale owoce. To był akurat przykład jabłek. Ja jemu nie dowierzałam, ale niestety często na początku poczytałam i to jest prawda. Po prostu rotacja. Co starsze wychodzi na półki do ludzi, co młodsze, co świeższe przechowamy, bo trzeba będzie na później, żeby była ciągle równa dystrybucja. Bakterie. Antybiotyki. Wielu z nas mówi tak, pójdę do lekarza, da mi antybiotyk, będę zdrowy. Wyzdrowienie dać, nasz organizm potrafi się reperować, my tylko musimy go pomóc mu, wesprzeć i wtedy organizm najczęściej większość swoich funkcji może zreperować. Ja nie mówię, że jeżeli ktoś złamał nogę z przemieszczeniem, że się dobrze organizm zregeneruje. Musimy mu troszeczkę pomóc, ale ta noga się zrośnie. I tak samo jest z układem pokarmowym, jeżeli mu pomożemy, się zrośnie. Ale zaczęłam mówić o tym, o lekach, bo wielu pacjentów przychodzi do lekarza i mówi, że musi być jutro w pracy, potrzebuje antybiotyk czy coś tam. I lekarz pod naporem pacjenta czasami ulega, przepisuje antybiotyk. Pacjent bierze antybiotyk, czasami się wcale nie czuje lepiej drugiego dnia, czasami się czuje lepiej i uważa się za wyleczonego. Absolutnie nie jest wyleczony. Ale to nie lekarze w tym kraju przepisują najwięcej antybiotyków. Najwięcej antybiotyków trafia do nas z jedzenia, ponieważ nasze bydło, hodowle bydła, nasze hodowle roślin, tutaj no, uprawy roślin, wszystko jest skrapiane antybiotykami, lekami przeciwgrzybobiczymi,
żeby pięknie rosło, wszystko rosło piękne, zdrowe, duże, niekoniecznie odżywcze. No i stres. Następny mój wielki nacisk. Stres. Jemy w biegu, nie mamy dobrego zakwaszenia, nasz organizm nie wydziela albo wydziela za dużo insuliny. Wszystko to pobudza nasz organizm do większego stresu. Ja będę dalej się nad tym rozwijała, ale to tylko tak w małych szczegółach. Co powoduje te wszystkie problemy? Nieodpowiednia dieta, tak jak mówiłam, tłuszcze utwardzone, przetwarzana żywność, nadmiar cukru, jesteśmy zalani cukrem w tej chwili. Cukier się dodaje absolutnie do wszystkiego, do wędlin, do sałatek, do wszystkiego dodajemy. Cukier, tak samo lubimy dodawać tłuszcz, niekoniecznie dobry tłuszcz. Zawsze przypominam sobie się w tym momencie, jak mówię o tłuszczu i o cukrze, jedna z moich pacjentek, zresztą Amerykanek, która wychowała się na farmie i miała bardzo poważne problemy ze zdrowiem. I właśnie to mnie na początku zastanawiało, jeszcze wtedy nie, to było lata temu, nie rozumiałam. Wtedy mój nacisk był bardziej może na kwestie dietetyczne, tylko z powodu jedzenia, a nie rozumiałam, ile toksyn do ludzi trafia, również na farmach. Nasze jedzenie jest również, tak jak mówiłam, hodowane, żeby było szybko, żeby urosło szybko, dobre, żeby żadny robak go nie dotknął. Jeżeli robak nie chce jeszcze, my mamy jeść, no ale wszystko praktycznie w Ameryce jest w tej chwili jest używane, sprejowane glifosfolej, to się nazywa glifosat, przepraszam bardzo, chciałam powiedzieć po polsku, glifosat. I wiemy o tym, ale jakoś to akceptujemy. Nie tak dawno czytałam badania, które wskazywały, że nawet w formułach dla dzieci, bo ile dzieci teraz nie wyrasta na mleku matki, tylko na formułach. Już znaleziono glifosfat, ale wszyscy mówią o glifosfat, bo w tej chwili były wielkie sprawy sądowe, prawda, oskarżono Johnson & Johnson o wiele milionów, wiemy, że powoduje białaczki, my wiemy od lat, że to powoduje nowotwory, ale niewiele osób myśli o tym, że ten glifosfat, żeby mógł być tak sprejowany, to jeszcze coś do tego trzeba było dodać, żeby to tak osiadło na tych roślinach, żeby zostało, gdzie my chcemy. I do tego jest dodawane bardzo dużo surfaktantów. Surfaktanty i saponiny to są takie substancje jakby mydła, także i pienią. Więc to też dodaje do naszego dyskomfortu żołądkowego, ponieważ zwiększa nam ilość gazów. Wracając do naszej diety, cukry, nadmiar soli, produkty genetycznie modyfikowane i ponownie, bardzo często nasza cywilizacja, i w tym medycyna i lekarze, my naprawdę chcemy dobrze, czy genetycy. I idea genetycznie modyfikowanego jedzenia, bo tak, nie można powiedzieć, że pszenica jest genetycznie modyfikowana, bo wtedy jeszcze nie było terminu genetycznej modyfikacji, ale pewnie wielu z Państwa, bo ja myślę, że mamy tu tłum bardzo zainteresowany naturalnie, że ja wie, jak te pierwsze odmiany pszenicy opornej na różne choroby zostały produkowane. Praktycznie nasionka pszenicy były moczone w tym Roundup, czyli w tym glifosfate przez ileś tygodni. Później je wysiewano i te, które wyrosły, to były uznawane i nic im się nie stało, że przetrwały i że przetrwają wszystko inne. Czy to jest genetyczna modyfikacja? Uznano, że nie. Zastanówmy się chwilę, ale w tej chwili no cel był dobry, żeby nigdzie ludziom na ziemi nie zabrakło chleba i żeby było dużo pszenicy i zbóż. No niestety, cel był zbożny, ale efekty się troszeczkę odwracają przeciwko nam, ponieważ rośliny też mają jakiś swój wewnętrzny mózg i nie tak dawno była napisana książka doktora Gundry o Plant Paradox, który nam mówi, że roślina też nie chce być jedzona i ona się broni przed jedzeniem, także wytwarza różne substancje, więc jeżeli tą pszenicę modyfikowano, to ta roślina wytworzyła substancje, żeby nie zabiły jej nasionka, bo roślina też chce przetrwać. I między innymi na przykład stare typy gruźlicy, pszenicy miały bardzo dużo w sobie glutenu. Dalej jest dużo glutenu, ale w tej chwili nowe odmiany pszenicy zwiększyła się ilość innych białek, które wcześniej były szczątkowe, nie drażniły ją specjalnie organizmu. I to powoduje te problemy z pszenicą też. Reakcje alergiczne. I reakcja alergiczna, następne błędne koło, ja je tu wymieniłam, ale naprawdę reakcja alergiczna to jest efekt niezdrowego jelita. I zaraz dalej będę to usiłowała wytłumaczyć.
różne nietolerowane przez organizm substancje, toksyny, alkohol, nikotyna. W tej chwili żyjemy i do tego też wrócę w czasach różnych innych środków dostarczania naszego organizmu drogą oddechową. Leki, które są przepisywane przez lekarzy, ale również leki dostały się na półki. Jeżeli włączymy telewizor od rana do wieczora, w tej chwili wydaje mi się, że w naszej telewizji około 80% reklam to są reklamy leków. To nie są już reklamy, jak ja przyjechałam do Stanów lata temu, to były reklamy ubrań, pasty do zębów, w tej chwili mamy reklamy leków, gdzie na koniec reklamy ktoś cichutko szepcze, jakie mogą być działania uboczne i powikłania. Ale skoro początek reklamy pokazuje nam, że kogoś przestała boleć głowa i czuje się fantastycznie, jest witalny, gra w piłkę, babcia może biegać z wnuczkami, bo wzięła tabletkę na nietrzymanie moczu i już się czuje fantastycznie, ale jaki ta tabletka ma wpływ na jej mobilność i motorykę jej układu pokarmowego, nikt się nigdy nie zastanawia. Także my sobie tak bezmyślnie często te różne leki bierzemy. Największa plaga wśród ludzi, którzy biorą leki, to są leki przeciwbólowe, no leki przeciwzapalne, które są no wszędzie na półkach praktycznie. Także boli cię głowa, weź Advil, boli cię coś tam, weź Tylenol. Tylenol to jest substancja trująca. Zatrucie Tylenolem to jest śmiertelna choroba. Jak teraz mamy już ostrzeżenia na butelce Tylenolu, żeby rodzice ostrożnie podawali Tylenol dzieciom. Wcześniej tego nie było. Ile dzieci ma uszkodzone wątroby przez to, że rodzic z dobrej intencji chciał obniżyć temperaturę, podał Tylenol w złej dawce, ale również każdy z nas przychodzi na ten świat z jakimś ładunkiem genetycznym. Jedni są bardziej oporni, drudzy są mniej oporni. Tak jak mówię, jeden czasami lepiej zniesie jakąś toksynę, inny gorzej. Może ma zdrowszy przewód pokarmowy, może ma inną florę bakteryjną i dlatego jest odporniejszy. Ale nie zawsze ta sama dawka dla wszystkich jest tak samo skuteczna lub toksyczna. Na to chcę zwrócić uwagę. No i oczywiście objadanie się, szybkie jedzenie i ponownie wrócę do stresu. I tutaj będę się tak starała takie powiedzenie, coś przytoczyć takiego lokalnego. Większość z nas przyjechała tutaj. My jesteśmy tu przeszczepieni, bo widzę, że praktycznie większość z nas tu polskojęzycznych. I to jest ogromny stres, w którym my ciągle żyjemy. My sobie czasami z tego nie zdajemy sprawy. Ale ja pamiętam też lata temu w mojej praktyce, sobota po południu, akurat pracowałam tego dnia, dzwoni do mnie jakiś ksiądz z nie wiem jakiego kościoła i mówi, że bardzo proszę, żebym przyjęła pacjentkę, ma taki straszny ból brzucha. Mówię, no dobrze, oni za chwilę tam będą. No zgodziłam się, bo biedna dziewczyna, tyle co przyjechała z Polski, nie jest w stanie zapłacić i nic. Ja mówię, dobrze, niech przyjdzie. Przyszła do mnie i otwierają się drzwi ofisu i wchodzi czterech chłopaków i wnosi mi dziewczynę. Ja się, serce mi się obniżyło bardzo, następny stres. Ja mówię, na co ja się zgodziłam, co ja tu zrobię z tą dziewczyną w tym ofisie. Przecież ja nie jestem chirurgiem ani nic. No ale wprowadzili do ofisu, ja wchodzę, zaczynam z dziewczyną rozmawiać, badam, ja nic w niej złego nie widzę, wszystko jest okej, fizycznie nie ma żadnych zmian. No i nagle ona się rozkręca, mówi, pani doktor, bo ja tu jestem trzeci miesiąc, a to nikt nie wie, jak to jest trudno, bo tu nikogo nie ma, nie ma pieniędzy, nie ma tego, nie ma tego. I ja sobie i ten potworny ból brzucha, to, że ona wymiotowała, że nie mogła jeść od jakiegoś czasu, to był wszystko stres, to był po prostu wszystko stres. Także nie potrzebowała żadnych leków, ostatecznie żadnej operacji, troszeczkę serca, podejścia i wsparcia innych ludzi, więc pamiętajmy o tym też. Generalnie, cztery filary zdrowego jelita, bardzo proste. Dobrze trawić i pomagać reparować się przez to naszemu jelitu. Także musimy dbać o nasz kwas żołądkowy, co starałam się naświetlić, o jego dobrą kwasowość, o to, żeby się wydzielała tam pepsyna i o nasze enzymy, czyli dbajmy o zdrowie czustki i nasze ślinianki. Eliminacja, czyli wyrzucajmy toksyny, bo mamy bardzo dużo toksyn w naszym środowisku i niestety również w naszym ciele. Odbudujmy albo zachowajmy naszą zdrową, wspaniałą florę bakteryjną w naszym jelicie, ale nie tylko w jelicie, na całym ciele, jak również jeżeli coś się dzieje złego. Zwalczajmy stany zapalne, wspomagajmy naszą wątrobę, czustkę, o czym mówiłam, i wspomagajmy nasz układ odpornościowy, do którego zaraz wrócimy i będziemy mówić o tym, gdzie on się też,
jakby zbiera do walki i organizuje, gdzie są produkowani żołnierze również. Co się dzieje, jeżeli tego nie ma? Dochodzi do ogólnego stanu zapalnego. Co robi stan zapalny w organizmie? Stan zapalny praktycznie jest w stanie nam zniszczyć wszystko w naszym organizmie. I chcę zaznaczyć, ja nie mówię o infekcji, bo infekcja to jest stan zapalny wywołany przez bakterie, przez wirusy, przez jakieś patogeny. Stan zapalny, o którym my mówimy, wszyscy słyszeli inflammation, to jest po prostu jakby podniesiony stan walki. Co to jest stan zapalny? Każdego lekarza uczą w szkole medycznej, że jeżeli dochodzi do stanu zapalnego, to organizm się broni. Co organizm robi? Wysyła dużo limfocytów, podnosi temperaturę, pobudza krążenie, czyli się na przykład, jeżeli by to była skóra, dostała się bakteria skóry, robi się zaczerwienienie, obrzmienie, podnosi się temperatura. To są wszystko efekt stanu zapalnego. Jeżeli dojść do ogólnego stanu zapalnego w organizmie, to praktycznie wszystko w naszym organizmie się robi obrzmiałe, podrażnione, mamy za dużo krwi tam wysyłanej, w końcu coś zaczyna się i organizm się stara kompensować tak długo jak może. Tak jak to powiedziała Małgosia w cytacie, będzie bardzo długo kompensował, dopóty dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie. I nagle zaczynają się choroby. Objawy stanu zapalnego. Co może wywołać stan zapalny? Zaburzenia hormonalne, czyli przedwczesne menopauzy, zaburzenia hormonów tarczycy, czyli Hashimoto, to następna epidemia, Hashimoto thyroiditis. Graves-Basedon, to jest nadczynność tarczycy, też choroba autoimmunologiczna. Choroba Alzheimera. Niewiele osób o tym wie, że w tej chwili przypuszczamy, znaczy, że to jest też związane z stanem zapalnym, częściowo autoimmunologia, częściowo inne rzeczy, które zwiększają stan zapalny. Zapalenia dróg oddechowych, przewlekłe nieżyty, zmęczenie, depresja, bezsenność, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne. Lata temu w szkołach medycznych mówiono, że takie choroby jak choroba, ja pamiętam, że mnie moja profesor gastroenterologii powiedziała, że jak zobaczę kilka wrzodziących zapaleń jelita i czy Crohn disease, choroby leśniowskiego Crohna, to będzie wszystko w moim życiu. To jest praktycznie wszystko, co ja widzę w ofisie, ja widzę praktycznie co drugi dzień czy codziennie pacjentów z tymi chorobami. I to są pacjenci coraz młodsi i młodsi i młodsi i postacie tych chorób coraz bardziej agresywne. Tak zwany irritable bowel syndrome. Ja gdzieś kiedyś przeczytałam, że i to jeszcze w tradycyjnej literaturze medycznej, co to jest irritable bowel syndrome, czyli zespół nadwrażliwego jelita, to jest medyczna terminologia. A ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest irritable bowel syndrome, to znaczy tak, pacjent się dalej źle czuje, a lekarz się czuje jak idiota, bo nie wie, co mu jest. I tak faktycznie tradycyjna medycyna podchodzi do leczenia zespołu nadwrażliwego jelita. My będziemy się starali Państwu naświetlić, że to nie do końca tak jest. My to wiemy, my rozumiemy, ale tradycyjna medycyna nie do końca chce to zaakceptować. I w czasie dalszego wykładu jeszcze na kilka rzeczy zwrócę uwagę, które może Państwa zastanowią, że tradycyjna medycyna mówi coś całkowicie innego, niż faktycznie, w sumie logika by nam podpowiadała. Choroby krążenia, choroby neurologiczne, twardnienie rozsiane, które również jest niesamowicie popularną chorobą w tej chwili, a nie powinno być. No i oczywiście choroby nowotworowe. Moje pytanie, gdyby Państwo mieli Lamborghini, czy wlewali Państwo tanie paliwo, czy drogie paliwo do tego, jeżeli już wydatkowaliśmy się na drogi samochód? My mamy Lamborghini, nasz organizm to jest Lamborghini, więc dbajmy o niego tak, jak powinniśmy. Zespół nieszczelnego jelita. Ja już wstępnie mówiłam, co to jest. Przez te wszystkie negatywne czynniki w zdrowym jelicie, tak jak to widać, powinny się wchłaniać minerały, powinny się wchłaniać witaminy. I tu ponownie wrócę do minerałów, bo to jest jedna z moich takich, każdy lekarz ma takie swoje punkty czułe. Ja bardzo uwrażliwiam, bo żyjemy w czasach, że wszyscy wiedzą o witaminach. I może wiedzą o magnezie, wapniu i fosforze, no, nawet nie zawsze, czy cynku. Natomiast jest mnóstwo, nasz organizm potrzebuje minimum 75 minerałów, żeby dobrze zachodziły procesy trawienne. Wątroba potrzebuje bardzo wielu minerałów. Jeżeli tych minerałów nie dostarczymy,
to naruszamy gdzieś ten balans, czyli to nasze jelito przestaje być zdrowe. Także bardzo ważne jest dostarczanie odpowiednich minerałów. I probiotyki, właśnie ten nasz film bakteryjny, który nas chroni, który my niszczymy toksynami, złym podejściem do jedzenia. Również praktycznie zaburzyliśmy naszą florę bakteryjną bardzo szybko. Ja zawsze mówię, że każda populacja jest populacją, na której coś jest testowane. Ja uważam, że na naszej generacji wytestowano genetycznie modyfikowane jedzenie. Na naszych dzieciach testuje się falę elektromagnetyczną, wpływ fali elektromagnetycznej na organizm i wielu innych rzeczy, ale często nasz organizm zostaje wytworzony w procesie ewolucji, więc są opinie w medycynie tradycyjnej, że organizm człowieka się zewaluowuje i dostosuje się do tych wszystkich toksyn. Możliwe, ale w tej chwili się nie dostosowuje i my za to płacimy cenę. Nie wiem, czy się dostosuje, albo się nie dostosuje i nas wyniszczy do końca i to będzie nasz koniec. W tej chwili mówi się, że nasze dzieci, młoda generacja, to będzie pierwsza generacja, która nie przeżyje rodziców. Do tej pory długowieczność się zwiększała. Ja nie mówię o wyjątkach, bo zawsze były wyjątki bardzo, bardzo długo żyjące i krótko, ale generalnie ludzie żyli krócej. Ja pamiętam, jak kilka lat temu byłam w Polsce i zwiedzałam kopalnię, w której pracowano, to było gdzieś w średniowieczu, no może nie w średniowieczu, ale i powiedziano mi, że przeciętne życie górnika wtedy było 35 lat. To było bardzo krótkie życie, prawda? W tej chwili nasze przeciętne życie jest o wiele dłuższe. Tylko musimy jeszcze też zwrócić na uwagę, żeby to przekazać naszym dzieciom. Gdy, tak jak mówiłam, nieszczelne jelito, co się dostaje do jelita? Dostają się różne bakterie, różne toksyny przez te przestrzenie międzykomórkowe i niestrawione części pokarmów, które często nas drażnią. Alergeny. Co to może powodować? A te wszystkie złe substancje, które dostają się do naszego organizmu, ponownie uszkadzają naszą tarczycę. W tej chwili wiemy, jakie jest wielkie powiązanie między rozdrażnieniem jelita a chorobami tarczycy. Czyli praktycznie często, żeby zacząć leczyć wiele chorób, szczególnie na przykład tarczycę, najpierw trzeba wyleczyć jelito. Dopiero wtedy może dojść do wyleczenia, możemy zacząć leczenie tarczycy, bo jeżeli będziemy leczyć wyrywkowo różne organy, nie łącząc tego w całości, my nigdy nie będziemy mieć balansu. Nasz organizm, ja zawsze mówię, to jest tak jak jedna wielka orkiestra symfoniczna. Potrzebujemy trębaczy, pianina, potrzebujemy wszystkiego, skrzypków, żeby to działało. Jeżeli coś zacznie fałszować, cała reszta brzmi i działa gorzej. Ponownie, stany zapalne, zatok, bóle stawów, choroby reumatologiczne, bóle pleców, bóle mięśni, osłabienia mięśni, to wszystko jest związane z niewchłanianiem witamin, minerałów w naszym organizmie. Nasz organizm wytwarza około 300 milionów bakterii, przepraszam, komórek codziennie w ramach reparacji tego, co się uszkodziło. Jeżeli taka jest silna produkcja nowych komórek, to musimy dostarczyć odpowiednich substancji, żeby pomóc się regenerować tym komórkom. Jeżeli my tego nie robimy, te komórki są takie trochę wimpy, nie w pełni działające, prawda? Także zniekształcone, bez energii, nie chronią nas. Wpływa to na nasz mózg. W tej chwili mówimy, że jelita są naszym drugim mózgiem i zaraz też to spróbuję wyjaśnić. Wpływa na naszą skórę. Niewiele osób pamięta o tym, że około 80% produkcji histaminy zachodzi. Histamina to jest taka substancja w naszym organizmie, która nas tak trochę drażni, daje nam właśnie taki stan zapalny, daje nam zaczerwienienie. Często mówi się, że używamy leki antyhistaminowe przy przewlekłych nierzutach nosa, żeby nam się nie lało z nosa, żebyśmy nie mieli swędzących oczu i uszu, ale jeżeli my będziemy mieli nadprodukcję histaminy w jelitach, to wtedy się to będzie działo. Jeżeli będziemy kontrolować, bo histamina dochodzi na produkcję histaminy, gdy jest przerwana bariera jelitowa.
jak również no, choroby na nerczy, które są również bardzo, bardzo częste. I to jest to, co się objawia często zmęczeniem, nerwowością. W efekcie doprowadza do niedoczynności tarczycy, chorób autoimmunologicznych. Także cały czas ja mówię w kółko to samo i podkreślam i chcę pokazać Państwu, jak to wszystko jest ze sobą powiązane, że to nie jest, że jeden organ jest niezależny od drugiego. Czasy, w których żyjemy, starałam się powiedzieć wcześniej, żyjemy w tak toksycznych czasach, toksyny są wszędzie, my często nieświadomie sami ich sobie dostarczamy, bo nie jesteśmy tego świadomi, jakie mamy opcje i jak zacząć, i tu chcę wchodzić powoli, jak reparować to nasze jelito. Jakie mamy opcje? Możemy nie robić nic, żyć jak żyjemy, chorować, cierpieć, możemy... Niektórzy może, niektórzy nie mogą, zamknąć się może w jakimś statku kosmicznym, wyszczelić się albo w środku pustyni, w szklanej kopule, gdzie będziemy sobie może organiczne jedzenie hodować i żyć, tylko czy będziemy szczęśliwi bez interakcji z innymi ludźmi. No i możemy zacząć bronić nasz organizm, bo nie jesteśmy w naszych czasach w stanie uniknąć toksyn. My tylko możemy wzmocnić nasz organizm, żeby mógł się bronić, żeby nie wchłaniać tyle toksyn, żeby je umiał neutralizować. Powiedziałam wcześniej, wątroba, jeden z głównych enzymów, organów, który nam pomaga w detoksyfikacji, ale nie jedyny, zaraz do tego też wrócę, absolutnie nie jedyny, potrzebuje bardzo wielu minerałów, bardzo wielu witamin, żeby móc te toksyny związać, przetworzyć w odpowiedni sposób, żeby one mogły być wydalone z organizmu, czy z kałem, czy z moczem, czy z potem. I ja specjalnie dałam ten slajd, bo ja go często pokazuję moim pacjentom, jest bardziej obrazowy w wersji, którą ja kiedyś dostałam lata temu na jakimś wykładzie, że my, praktycznie nasze życie często wygląda tak. Te wszystkie toksyny wchłaniają się do nas, jesteśmy przybici nadmiarem toksyn i wchłaniają się przez jelita, przez skórę. Ta nasza biedna wątroba pracuje na 1000%, o ile nie więcej. Te nasze biedne jelita też się starają bronić, więc tak samo pracują bardziej. Wszyscy wiemy, że maratończyka, czy długodystansowca, czy kogoś, kto, no, zawodowego sportowca, trzeba odpowiednio odżywiać. Odżywiajmy tak samo nasz organizm. Ten nasz organizm teraz to jest właśnie taki długodystansowiec, sportowiec, który potrzebuje ekstra czułego i delikatnego wsparcia. Procesy detoksyfikacji, wspomniałam, że powiem, że wątroba nie jest jedynym organem, który nas oczyszcza. Oczyszczamy się przez płuca również wchodzą nasze toksyny. Ale ta wątroba nam pomaga i substancje w naszych jelitach, takie jak nasze właśnie bakterie, ten film bakteryjny na jelitach, pomaga w przetworzeniu wielu substancji, szczególnie te bakterie są w jelicie cienkim, żeby mogły w jakiś sposób być wyprowadzone drogą oddechową. A tutaj właśnie mówimy o oddychaniu. Ponownie wracam do stresu. Zabiegani, zalatani, nie oddychamy odpowiednio. Nie mamy czasu zastanowić się nad tym, jak oddychamy. Przez skórę. Ponownie. Bądź, to się może bardziej odnosić do pań niż do panów, ale do panów również. Bądź piękna. Miej nawilżoną skórę. Farby do włosów, pasty do zębów. Następny, pierwszy proces uszkodzenia naszego procesu trawiennego. Wszystkie płyny do płukania ust. Co one robią? One nam wybijają naszą naturalną florę bakteryjną w ustach. Czyli obniżamy sobie, już sobie zmniejszyliśmy proces zapalny tylko w jamie ustnej. Już w ustach, tak jak mówiłam, trafiają również do nas toksyny. I to są toksyny trafiające z jedzenia. Czasami może znowu w dobrych intencjach były nam po prostu podane te toksyny. Od lat wszyscy wiedzą o tym, że metale ciężkie to są toksyny i że te słynne plomby amalgamatowe truły nas rtęcią. Nikt nie mówi o tym, że białe plomby też mają bardzo dużo różnych substancji chemicznych, które się wolno wydzielają. Również w białych plombach jest mnóstwo fluoru. To jest tak zwany time release fluor, także co kilka dni się nowa dawka fluoru wydziela. Ponieważ teoria była, że fluor nam zmniejsza stan zapalny zębów i chroni od infekcji, tak, lokalnie trochę zmniejsza. Ale fluorowanie wody, następna pomyłka. My sobie tylko dostarczamy toksyny. Ale w wszystkich większych miastach woda jest fluorowana i my tego nie możemy uniknąć. Także to już jest świadomy wybór, jaką wodę pijemy.
Żyjemy teraz w czasach, gdzie również podaje się, reklamuje się wodę w plastikowych butelkach, która nie tylko, że nie wiemy z jakich źródeł pochodzi, taka jest prawda, ale również często ta woda ma w sobie bardzo wiele toksyn i przechowana jest w butelkach plastikowych. Skąd my wiemy, w jakiej temperaturze te butelki były przechowywane? Czy myślicie, że firmy produkcyjne użyją najdroższego, najbezpieczniejszego plastiku do tego, do jednorazowej butelki? Ja nie myślę. Następna obsesja, którą sobie teraz sami fundujemy, wszystkie te kawy, Keurig i tak dalej, przelewamy przez kapsułkę plastikową, wrzącą wodę. Co w tej naszej kawie jest? Zastanówmy się przez sekundkę.